Szczęść Boże, witamy wszystkich, którzy z nami w tym momencie się łączą. Pragniemy w naszych małych programach realizować propozycje. Wszyscy jesteśmy Włochami. Włochem był także nasz założyciel, mistrz i nauczyciel, święty Jan Bosko. Chcielibyśmy go jakoś naśladować, no ale w czym naśladować takiego mistrza? No pewnie w tym momencie nie będziemy go naśladować. Był młody i zabawiał na różne sposoby młodzież, albo też gdy już posiadał jakieś inne umiejętności, no i rzeczywiście zadziwiał młodzież. No ja tak nie potrafię. Ale wypłyniemy na głębie naszych rozważań i zaproponujemy wam kilka myśli Bruno Ferrero. Jako pierwszy przykład chcemy wykorzystać tekst zatytułowany Zanim odleci. Prima del decollo, l'aeroporto di una città dell'esterno oriente venne investito da un furioso temporale. I passeggeri attraversarono di corsa la pista per salire su un DC-3 pronto a decollo per un volo intero. Un missionario riuscì a trovare un posto comodo accanto a un finestrino. Una graziosa hostessa aiutava gli altri passeggeri a sistemarsi. Il decollo era prossimo a un uomo dell'equipaggiamento chiuse in pesante portella dell'aereo. Improvvisamente si vide un uomo che correva verso l'aereo. Il ritardario bussò energicamente alla porta chiedendo di entrare. L'hostess gli spiegò e segnò che era troppo tardi. L'uomo raddoppiò i colpi contro lo sportello. L'hostess cercò di convincerlo a desistere. Non si può, è tardi, dobbiamo partire. Cercava di farsi capire a segni. Niente di fare. L'uomo insisteva e chiedeva di entrare. Alla fine l'hostess cedette e aprì lo sportello. Tenne la mano e aiutò il passeggero a inserirsi nell'intero. E rimase a bocca aperta. Quell'uomo era il pilota dell'aereo. Przez pewne lotnisko na Dalekim Wschodzie przeszła ulewna burza. Pasażerowie przebiegali w pośpiechu płytę lotniska, by dostać się na pokład samolotu DC-3, który czekał gotowy już do odlotu. Pewien przemoczony do szpiku kości misjonarz znalazł sobie wygodne miejsce przy oknie. Miła stewardesa pomagała pasażerom w rozlokowaniu się. Nadchodził już moment odlotu. Jakiś człowiek z załogi zamknął potężne drzwi samolotu. Nagle ujrzano mężczyznę biegnącego w stronę samolotu. Spóźniony człowiek, ochroniając się swym przeciwdeszczowym płaszczem, zaczął mocno walić w drzwi samolotu, prosząc, by mu otworzono. Stewardesa próbowała dać mu do zrozumienia przy pomocy gestów, że jest już za późno. Człowiek jeszcze mocniej zaczął się dobijać do drzwi. Stewardesa starała się przekonać go, aby zaniechał usiłowań. Nie mogę. Jest już za późno. Musimy odlatywać,
powtarzała. Nic to jednak nie pomagało. Człowiek nalegał i stanowczo domagał się wpuszczenia. W końcu stewardesa otworzyła drzwi, wyciągnęła dłoń i pomogła spóźnionemu pasażerowi wdrapać się na pokład. W pewnym momencie zaniemówiła ze zdumienia. Człowiek ten był pilotem samolotu. Atento, non lasciare a terra il pilota della tua vita. Bądź uważny, nie pozostawiaj na zewnątrz kapitana twojego życia. Drodzy, pomódlmy się wspólnie za tych wszystkich, którzy przeżywają trudności w tym czasie pandemii, za wszystkich chorych, za służby, które pracują, walczą o zdrowie innych ludzi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za uwagę.